Chciałbym Państwu przybliżyć tematykę wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Zbrodnia katyńska 1940 – Zagłada polskich elit, przygotowanej przez pracowników krakowskiego oddziału IPN, która swoją premierę miała rok temu w 80. rocznicę tego sowieckiego ludobójstwa. Ekspozycja składa się łącznie z 15 paneli. Ten widoczny panel tytułowy, który Państwo widzicie, przedstawia charakterystyczny wizerunek Matki Bożej Katyńskiej, przytulającej do swojej piersi jedną z ofiar z charakterystycznym otworem po kuli, otworem wlotowym po kuli na wysokości potylicy. Ten obraz, a w zasadzie linoryt autorstwa Danuty Staszewskiej, w symboliczny sposób pokazuje męczeństwo, martyrologię polskich oficerów, policjantów, pracowników innych służb mundurowych rozstrzelanych na polecenie sowieckich władz bezpieczeństwa wiosną 1940 roku. Podtytuł wystawy Zagłada polskich elit niejako na wstępie już sugeruje, jakie były rzeczywiste intencje oprawców. I mianowicie chodziło o stopniowe, metodyczne wyniszczenie polskiej elity państwowej, więc tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, strzegli jej granic oraz tych i mundurowych, i cywilnych funkcjonariuszy państwowych, którzy dbali o jej bezpieczeństwo wewnętrzne. Żeby zrozumieć, jak do tej zbrodni doszło, trzeba cofnąć się przynajmniej do 23 sierpnia 1939 roku, kiedy w Moskwie podpisany został niemiecko-sowiecki pakt o przyjaźni i współpracy. Do tego traktatu oficjalnego dołączony był tajny protokół o podziale Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na dwie strefy wpływów. Na strefę wpływów niemieckich i strefę wpływów sowieckich. W ślad za tym szła wspólna niemiecko-sowiecka akcja militarna. Przy czym Niemcy uderzyli jako pierwsi już 1 września 1939 roku, atakując terytorium Rzeczpospolitej z zachodu, północy i południa, podczas gdy ponad dwa tygodnie później Armia Czerwona zaatakowała od wschodu na całej długości granicy z Rzeczpospolitą Polską, zadając Wojsku Polskiemu, stawiającemu mężny opór wobec przeważających sił niemieckich, przysłowiowy cios w plecy. Już 22 września, a więc 5 dni po sowieckiej agresji, wojska obu najeźdźców spotkały się w Brześciu nad Bugiem. Dzisiaj ta miejscowość leży na Białorusi. Wówczas znajdowała się ona mniej więcej w środkowej części naszego państwa. Jak widać na tym górnym zdjęciu, dwaj agresorzy uczestniczyli na ulicach Brześcia we wspólnej wojskowej paradzie zwycięstwa. 5 dni wcześniej, a więc w dniu, kiedy Armia Czerwona przekroczyła już terytorium Rzeczpospolitej, naczelny wódz, marszałek Edward Śmigłyryc, który znajdował się wciąż na terytorium Rzeczpospolitej w Kutach, w miejscowości graniczącej z ówczesną Rumunią, wydaje on do walczących żołnierzy polskich odezwę, mówiącą o tym, że Sowiety wkroczyły i z Sowietami nie należy walczyć, a jedynie w przypadku, gdyby próbowali rozbrajać bądź atakować żołnierzy polskich, stosować konieczną samoobronę. Oznaczało to mianowicie, że Polska nie znajduje się w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim. Zresztą oba państwa wiązał pakt o nieagresji z 1932 roku, 2 lata później przedłużony do dnia 31 grudnia 1945 roku, a mimo to rankiem 17 września, łamiąc nie tylko międzynarodowe normy prawne i zasady współżycia międzynarodowego, ale przede wszystkim łamiąc postanowienia tego bilateralnego polsko-sowieckiego paktu, strona sowiecka dokonuje agresji na Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej. Zanim jednak Armia Czerwona nad ranem 17 uderzyła, ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie, Wacław Grzybowski, został wezwany do siedziby Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych, gdzie odczytana została mu nota sowieckiego komisarza Wiaczesława Mołotowa, która w bałamutny sposób mówiła o tym, że nastąpiło całkowite bankructwo państwa polskiego i w związku z tym Armia Czerwona wkracza
na wschodnie ziemie, nie użyta została ta nazwa wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, że wkracza w celu ochrony pobratymczej ludności zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy. Tak bowiem w nomenklaturze, w propagandzie sowieckiej już od początku lat 20. XX wieku w taki sposób określano wschodnie ziemie Rzeczypospolitej Polskiej. Przypieczętowaniem losu Polski był kolejny traktat niemiecko-sowiecki, również zawarty w Moskwie, dokładnie 28 września 1939 roku. Oficjalny traktat o przyjaźni i granicach, który dzielił Polskę mniej więcej po połowie wzdłuż rzek San, Bug, Narew, Pisa. W środkowej części tego panelu widzą Państwo fragment reprodukcji oryginalnej mapy z datą 28 września 1939, podpisami Stalina oraz Ribbentropa, przepraszam, i tą charakterystyczną linią demarkacyjną, będącą podstawą delimitacji granicy, nowej granicy między Rzeszą Niemiecką a Związkiem Sowieckim. Tak jak wspomniałem, Rzeczpospolita oficjalnie nie znajdowała się w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim. Z tej puli Sowieci starannie wyselekcjonowali ponad 15 tysięcy osób, z czego około 8 tysięcy oficerów Wojska Polskiego umieszczono w specjalnych obozach internowania NKWD w Kozielsku i w Starobielsku. Natomiast ponad 6 tysięcy policjantów, funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Więziennej oraz pracowników wywiadów i kontrwywiadu przesiedlono do obozu odosobnienia w Ostaszkowie. Oprócz wyżej wymienionych, na Kresach Wschodnich jesienią 1939 aresztowano około 11 tysięcy cywilnych funkcjonariuszy państwowych, urzędników, działaczy społecznych, politycznych, samorządowych, wreszcie ziemian, sędziów, adwokatów, których umieszczono w dawnych polskich więzieniach na Kresach. Idąc od północy, te 11 ośrodków to więzienie w Wilejce, Baranowiczach, Białymstoku, Brześciu, Pińsku, Łódzku, Równem, Lwowie, Tarnopolu, Stanisławowie i Drohobyczu. Los internowanych przez Sowietów polskich jeńców oraz więźniów został przesądzony na przełomie zimy i wiosny 1940 roku na wniosek Ławrentija Berii, szefa sowieckiej policji politycznej NKWD. 5 marca postanowiono, że sprawy wszystkich internowanych w więzieniach i w specjalnych obozach NKWD należy rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania. Pod tym projektem, oprócz wnioskodawcy Berii, podpisali się oczywiście dyktator Związku Sowieckiego Stalin, a także członkowie ścisłego kierownictwa partyjno-państwowego Związku Sowieckiego – Kliment Woroszyłow, Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan, Michaił Kalinin i Łazar Kaganowicz. Prowadzony przez sprawców modus operandi był niemal identyczny od samego początku. Codziennie, począwszy od początku kwietnia do drugiej połowy maja 1940 roku, stopniowo rozładowywane były zarówno obozy jenieckie, jak i więzienia, i ofiary trafiały do miejsc kaźni, gdzie natychmiast były pozbawiane życia strzałem w tył głowy. I tak, jeńcy z obozu w Kozielsku trafili na teren ośrodka wypoczynkowego NKWD w Lesie Katyńskim. Tam byli rozstrzeliwani. Prawdopodobnie część ofiar obozu kozielskiego zakończyła życie w piwnicach siedziby zarządu NKWD w Smoleńsku. Następnie byli oni grzebani w masowych dołach śmierci w Lesie Katyńskim. Jeńcy ze Starobielska byli przewożeni do budynku tutaj widniejącego ówczesnej siedziby NKWD w Charkowie i tam w piwnicach pozbawiani taką samą metodą katyńską, czyli strzałem w potylicę życia, a następnie grzebani w uprzednio przygotowanych masowych dołach śmierci
w podcharkowskim lesie Piatichatki, który był terenem rekreacyjnym sowieckiej policji politycznej. Z kolei policjanci oraz kopowcy z Ostaszkowa trafili do Kalinina, gdzie w siedzibie zarządu kalinińskiego NKWD, obecnie ta miejscowość nosi nazwę Twer, byli również pozbawiani życia, a następnie grzebani w masowych dołach śmierci w Miednoje. Oprócz nich spośród 11 tysięcy cywilnych więźniów wyselekcjonowano 7300, których w tym samym czasie systematycznie przewożono do miejsc kaźni w Charkowie, w Kijowie, w Mińsku i prawdopodobnie w Chersoniu, a następnie grzebano w dołach śmierci odpowiednio w Piatichatkach, w podbykowskim lesie Bykownia oraz na uroczysku Kuropaty pod Mińskiem. Odpowiedzialność polityczna za tą zbrodnię spada na ścisłe kierownictwo partyjno-państwowe, na Stalina, na członków biura politycznego, o nich przed chwilą już wspominałem. Natomiast bezpośrednie sprawstwo należy przypisać szefom oraz członkom lokalnych struktur NKWD w Kalininie, w Smoleńsku, w Charkowie, w Kijowie oraz Mińsku. Spośród nich wymienię tylko kilku przedstawionych tutaj na planszy. I tak kolejno Iwan Stiepanow, odpowiadający za organizację transportów śmierci z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, Dmitrij Tokariew, szef zarządu obwodowego NKWD w Kalininie, Grigory Zjuskin ze struktur smoleńskiego NKWD dokonywał osobiście rozstrzeliwań w Lesie Katyńskim, Timofiej Kaczin z kalinińskiego NKWD, Fiodor Ilin, zastępca szefa smoleńskiego NKWD, Andrzej Rubanow, również ze struktur kalinińskich sowieckiej policji politycznej, następnie Grigory Timoszenko, pracownik charkowskiego NKWD, dokonywał rozstrzeliwań więźniów z Starobielska i najbardziej osławiony z nich Wasilij Błochin, członek osobistej ochrony Stalina, osobiście rozstrzeliwał więźniów, policjantów, kopowców z obozu w Ostaszkowie, a w latach czystek stalinowskich w okresie od 1926 do 1956 roku szacuje się, że osobiście mógł rozstrzelać od 10 nawet do 15 tysięcy ludzi. Należy wspomnieć jeszcze o jednej istotnej postaci. To Piotr Soprunienko, od jesieni 1939 roku szef powołanego przez Berię Zarządu do Spraw Jeńców Wojennych NKWD. Człowiek, który odpowiadał za transport, organizację i logistykę zbrodni katyńskiej. Łącznie w wykonaniu tego makabrycznego przedsięwzięcia mogło być zaangażowanych nawet około 2000 funkcjonariuszy sowieckiej bezpieki, spośród których ponad 140 zostali za swoją operatywność, za swoją sprawność w wykonaniu tego potwornego dzieła nagrodzeni przez Berię zarówno orderami, odznaczeniami państwowymi, jak i wysokimi państwowymi nagrodami. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku doszło do zawarcia polsko-sowieckiego układu o podstawach wzajemnej normalizacji. Układ ten między innymi przewidywał, że na terytorium Związku Sowieckiego ze zwalnianych z więzień, obozów pracy i łagrów Polaków będzie tworzona Armia Polska, która u boku Armii Czerwonej będzie biła się z niemieckim najeźdźcą. Osobą, która miała koordynować te działania związane z formowaniem się armii, był zwolniony z sowieckiego więzienia NKWD na Łubiance generał Władysław Anders, który rozpaczliwie szukał polskich oficerów, którzy jesienią 1939 roku znaleźli się w niewoli sowieckiej i których ślad urywa się
wiosną 1940 roku. Ostatnie informacje pochodzą z marca, kwietnia 1940 roku. Do ośrodków formowania się polskiej armii w Związku Sowieckim docierają praktycznie sami szeregowcy, zwalniani z więzień oraz łagrów. Zarówno premier i generał Władysław Sikorski, premier rządu RP na uchodźstwie Władysław Anders, jak i ocaleniec ze Starobielska, rotmistrz Józef Czapski, będący specjalnym pełnomocnikiem rządu RP na uchodźstwie do spraw poszukiwań jeńców wojennych, byli systematycznie zbywani przez władze sowieckie. A w grudniu 1941 roku, kiedy wojska niemieckie stały już pod Moskwą, na Kremlu doszło nawet do spotkania Stalina z Sikorskim i Andersem i Stalin, naciskany przez Andersa, w sposób cyniczny i wykrętny udzielił takiej oto wymijającej odpowiedzi, że na pewno jeńców nie ma w niewoli sowieckiej, że być może przeszli na stronę niemiecką albo nawet uciekli do Mandżurii. 13 kwietnia 1943 roku radio berlińskie ogłosiło światu odkrycie masowych grobów polskich oficerów w Lesie Katyńskim na Smoleńszczyźnie. Niespełna dwa tygodnie później strona sowiecka, wykorzystując fakt, że wniosek polski oraz niemiecki do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z prośbą o rozpatrzenie tej sprawy zbiegł się w czasie, strona sowiecka oskarża stronę polską o współdziałanie, współpracę z Niemcami i jednostronnie zrywa stosunki dyplomatyczne. W tym czasie, po bitwie stalingradzkiej, Stalin nie potrzebował już legalnego rządu Rzeczpospolitej Polskiej jako partnera, bowiem miał przygotowanych już i wcześniej namaszczonych zaocznie do przejęcia władzy w Polsce po spodziewanym przez siebie zwycięstwie w II wojnie światowej polskich komunistów. Ekshumacje w Lesie Katyńskim trwają od końca marca do początku czerwca 1943 roku. Niemcy, aby uwiarygodnić swoje odkrycie, zapraszają do Lasu Katyńskiego 12 wybitnych specjalistów z zakresu medycyny sądowej spośród kilku europejskich krajów okupowanych przez III Rzeszę. Ci zgodnie oświadczają, że zbrodnia została dokonana wiosną 1940 roku i odpowiedzialność za ten mord jednoznacznie spoczywa na stronie sowieckiej. Równolegle od połowy kwietnia 1940 na terenie Lasu Katyńskiego pracuje Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża z Generalnego Gubernatorstwa, która jednak wstrzymuje się z wydaniem oświadczenia, żeby nie zostało ono wprzęgnięte w tryby niemieckiej propagandy. W tym czasie przez ponad dwa miesiące prac udaje się ekshumować 4243 zwłoki, spośród których Komisja PCK na podstawie dokumentów, na podstawie innych artefaktów, na podstawie przedmiotów znalezionych w jamach grobowych zidentyfikowała zdecydowaną większość. Początków kłamstwa katyńskiego należy doszukiwać się już wiosną 1943 roku, kiedy strona sowiecka przystępuje do zmasowanej akcji propagandowej, której celem jest przerzucenie całkowitej odpowiedzialności na stronę niemiecką za ten mord. W tym dziele bolszewikom wtórują polscy komuniści i ci skupieni wokół Wandy Wasilewskiej, Zygmunta Berlinga w Związku Sowieckim, a więc środowiska Związku Patriotów Polskich, Moskiewskiego Centralnego Biura Komunistów Polskich, tworzącej się u boku Armii Czerwonej Dywizji Kościuszkowskiej, która potem będzie zaczynem Ludowego Wojska Polskiego, ale również ci komuniści skupieni w kierownictwie partii komunistycznej PPR w okupowanym przez Niemców kraju na czele z Pawłem Finderem i Władysławem Gomułką. Unikalnym świadectwem zbrodni katyńskiej były prowadzone przez jeńców pamiętniki, dzienniki, których w wyniku ekshumacji odnaleziono w dołach śmierci dokładnie 22. Wśród nich prowadzony przez majora Adama Solskiego dziennik, który prowadzony był niemal do ostatnich minut życia. Thank you.
innym świadectwem, innym unikalnym głosem ofiar były listy pisane przez jeńców, przez więźniów do swoich rodzin znajdujących się pod niemiecką bądź sowiecką okupacją. Pozwolą Państwo, że przeczytam teraz list wysłany przez jednego z policjantów jesienią 1939 roku. Ukochani moi, na razie jestem dzięki Bogu zdrów i byłbym w 100% czuł się lepiej, żebym wiedział, jak wam zdrowie dopisuję, a prócz tego mógł dołączyć te kilka złotych, które wożę ze sobą i męczy mnie myśl, że nie mogąc ich wam doręczyć, cierpicie głód i niedostatek i te myśli wprost mi żyć nie dają, a czując się w tym wypadku bezsilny, wyję z wewnętrznego bólu, widząc was oczyma duszy w niedostatku i może w nędzy. O mnie nie myślcie za wiele, jedynie proście w swych codziennych paciorkach, abym szczęśliwie i zdrowo powrócił do was. Kończę, całuję was po milion razy, pani przodownikowej ucałowania rączek, dzieciom całusy. Pana przodownika wśród naszej czeredy niestety nie ma i nic o nim nie wiem. Stach Pawliszczew-Bor, 15 października 1939 roku. Zaprezentowałem Państwu list policjanta, funkcjonariusza Policji Państwowej Stanisława Jaroszyńskiego, który późną jesienią 1939 roku znalazł się w obozie odosobnienia w Ostaszkowie, a w kwietniu 1940 roku został rozstrzelany w Kalinie, a następnie pochowany w masowym dole śmierci w lesie Miednoje. Podstawowym motywem sowieckich oprawców była chęć unicestwienia polskiej elity państwowej. Wśród prawie 22 tysiąca zamordowanych znalazło się 16 z 18 generałów Wojska Polskiego, a także jeden kontradmirał. Wśród nich generał Mieczysław Smorawiński, generał Konstanty Plisowski. Wśród zamordowanych znaleźli się również przedstawiciele ordynariatu polowego Wojska Polskiego, wszystkich reprezentowanych w Rzeczpospolitej wyznań. Od katolicyzmu, przez prawosławie, wyznanie unickie, protestantyzm, islam, na judaizmie skończywszy. Skoro mowa o judaizmie, trzeba wspomnieć o naczelnym rabinie Wojska Polskiego, Baruchu Steinbergu, zamordowanym w lesie katyńskim. Co najmniej połowa zamordowanych to oficerowie rezerwy Wojska Polskiego, w cywilu profesorowie wyższych uczelni, lekarze, prawnicy, adwokaci, nauczyciele, artyści, literaci, dziennikarze, sportowcy. Druga część to zawodowi wojskowi. Spośród 18 aresztowanych generałów zamordowanych zostało 16. Jedyną winą oskarżonych, zamordowanych polskich oficerów, zdaniem strony sowieckiej, było to, że w niewoli zachowali oni niezłomną i patriotyczną postawę. A w notatce Berii uzasadniającej mord szef NKWD pisał, że wszyscy oni są zatwardziałymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego i tylko oczekują oswobodzenia, aby czynnie włączyć się w walkę przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Bardzo ważnym, mocnym głosem w walce o prawdę po II wojnie światowej w sprawie katyńskiej była powołana w 1951 roku Komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych. Po 9 miesiącach pracy komisja w 1952 roku wydała raport, w którym przedstawiła jednoznaczne dowody wskazujące, że za masakrę katyńską jednoznacznie odpowiadają Sowieci. Wśród przesłuchiwanych przez komisję Madena świadków znalazł się m.in. wybitny sowietolog, mieszkaniec Wilna, profesor Stanisław Swianiewicz, który był jeńcem Kozielska, a który w ostatniej chwili już na stacji Gniezdowo został wyłączony z transportu śmierci do Lasu Katyńskiego. Przeciw rodzącemu się po wojnie kłamstwu katyńskiemu świadczyli również inni nieliczni ocaleńcy, wspomniany przeze mnie już Józef Czapski, który
swoje poszukiwania zaginionych kolegów ze Starobielska zawarł w dwóch książkach: Opowiadania starobielskie oraz Na nieludzkiej ziemi. O prawdzie na temat tej zbrodni świadczyli również dwaj wybitni publicyści, którzy w 1943 roku wiosną byli świadkami ekshumacji w Lesie Katyńskim. Byli to Ferdynand Getel i Józef Mackiewicz. Takim krzykiem rozpaczy przeciw rodzącemu się w PRL kłamstwu katyńskiemu był akt samospalenia dokonany wiosną 1980 roku, a więc w 40. rocznicę zbrodni, przez byłego żołnierza Armii Krajowej, który właśnie dokonał tego rozpaczliwego gestu na Rynku Krakowskim wiosną 1980 roku. Niestety po latach jelcynowskiej odwilży nastały czasy prezydentury Władimira Putina, który zamknął polskim historykom dostęp do postsowieckich archiwów. Tragicznym epilogiem w walce o prawdę o zbrodni katyńskiej były obchody 70. rocznicy zbrodni, na którą 10 kwietnia 2010 roku wybierała się delegacja najwyższych władz państwowych na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką. W wyniku katastrofy prezydenckiego Tupolewa przed pasem startowym lotniska w Smoleńsku zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. Wśród tych wybitnych postaci życia publicznego, które udawały się wówczas na obchody rocznicowe na teren polskiego cmentarza wojennego w Katyniu, znalazło się również wielu tych wybitnych Polaków, którzy przez lata dopominali się o prawdę w sprawie zbrodni katyńskiej. Bilans zbrodni katyńskiej był tragiczny. Łącznie zostało zamordowanych co najmniej 21 857 obywateli polskich. Do nieznanych ofiar zbrodni katyńskiej należy również 60 tysięcy osób, członków rodzin zamordowanych, dzieci, kobiet oraz osoby starsze, które 13 kwietnia 1940 roku, a więc w tym czasie, kiedy machina zagłady pracowała na najwyższych obrotach, byli wywiezieni w urągających ludzkiej godności warunkach, w bydlęcych wagonach na stepy Kazachstanu. Tam, pozostawieni sami sobie, musieli sobie radzić niemalże od zera w bardzo trudnych warunkach. Dla części z nich, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci, kobiet, był to wyrok śmierci odroczony w czasie. Ocalało z tej hekatomby zaledwie 395 oficerów, którzy w tym czasie, kiedy dokonywana była akcja eksterminacyjna, zostali wywiezieni do obozów internowania Pawliszczew-Bor i Gryazowiec. Zbrodnia katyńska była największą dokonaną przez Związek Sowiecki w okresie II wojny światowej zbrodnią wojenną i jednocześnie należy do największych jednorazowych zbrodni dokonanych na jeńcach wojennych w całym XX wieku.